producentów sprzętu dla graczy decyduje się na to, by łączyć funkcje w wielu urządzeniach, aby zachęcić do kupna zarówno tego, jak i drugiego urządzenia. Tak samo robi ROCAT i łącznie z klawiaturą ROCAT ISKU kupiłem myszę ROCAT SAWU, aby te urządzenia łączyły się ze sobą. Zaraz powiem, jak to działa. Klawiatura przedstawiona na tym pudełku robi niesamowite wrażenie. Jest pokryta żelową taką warstwą, która naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Wymiary tej klawiatury to dokładnie 59 x 24,7 cm. Mamy tutaj podane funkcje tej klawiatury, takie główne. Mamy przyciski Thumbstar, takie dodatkowe trzy przyciski do użycia w grach między innymi. Mamy 6 poziomów podświetlenia, anti-ghosting, polling rate na poziomie 1000 Hz, funkcje ROCAT Shift i ROCAT Talk. Klawiatura posiada układ klawiszy dla Stanów Zjednoczonych, czyli identyczny jak standardowy układ w Polsce. Mamy informacje w języku polskim. Niebieskie podświetlenie klawiszy w 6 stopniach jasności, 3 strefy Easy Shift Plus, łatwe podwójne definiowanie klawiszy, 36 wygodnych w obsłudze klawiszy makro z 3 klawiszami Thumbstar, klawiszy zapisu makro Live 180, ponad 180 makro w 5 profilach, 8 klawiszy funkcji multimedialnych i ustawień dostępu, ponad 25 funkcji, klawisze średniej wysokości o doskonałym skoku i punkcie uderzenia, technologia anti-ghosting, czas reakcji 1000 Hz, sterownik ROCAT and Macro Manager i Sound Feedback, domyślne makra do gier, multimediów i aplikacji biurowych, bardzo duża podkładka pod nadgarstki, specjalna powierzchnia, kanały kablowe zapewniające idealny porządek z kablami, antypoślizgowy spód z blokowanymi nóżkami, lock on, bardzo szybka zmiana profilu, 5 diod w widoku stanu, ROCAT Talk, set bonus w zestawach różnych produktów. Wow. ROCAT Talk umożliwi nam połączenie między kilkoma urządzeniami firmy ROCAT. Dzięki temu możemy jakby współpracować między na przykład klawiaturą a myszką. I po wyjęciu z pudełka naszym oczom ukazuje się kolejne pudełko. Tym razem jest całe czarne. Otwieramy je. I naszym oczom ukazuje się klawiatura ROCAT ISKU. Wow. Mamy tutaj samą klawiaturę. Tu mamy do niej kabel. Niestety nie jest w oplocie. To słabe. Tutaj ROCAT mógł lepiej to zrobić. O Boże. Tutaj mamy Quick Installation Guide. Mamy tutaj instrukcję używania Macro Live Recording. Mamy przykładowe makra dla World of Warcraft na przykład. Rysunek tej klawiatury, poszczególne strefy. Z drugiej strony zalety klawiatury. Oczywiście tutaj mamy list wychwalający ROCAT ISKU. Gratulujący nam dobrego zakupu, oczywiście, jakżeby inaczej. I wszystko na otwarcie klawiatury. Mamy ją w takiej folii. Wow, 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 wow. Klawiatura ROCAT ISKU. Oczywiście wszędzie są folie. Ja na razie nie będę ich zdejmował, dlatego że przy ewentualnym podłączaniu to wszystko może się porysować. Tego bym chciał uniknąć. Mamy trzy klawisze Thumbstar, czyli na przykład możemy sobie przypisać tutaj jakąś funkcję w grach i gramy, gramy. I mamy tą funkcję pod ręką. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda, naprawdę bardzo fajna klawiatura. Klawisze, mimo że takie jak mechaniczne, sprawiają wrażenie mechanicznych, są naprawdę ciche i ta podpórka też jest bardzo, bardzo fajna. Naprawdę bardzo fajna klawiatura. Mamy klawisze takie jak wyciszenie, poziom głośności w dół, w górę, przewinięcie, play albo pauza. No i makra między innymi tutaj, także bardzo fajnie się to wszystko prezentuje. Tak więc to był unboxing klawiatury ROCAT ISKU. Jeśli Tobie podobał się ten film, nie zapomnij ocenić go, klikając łapkę w górę, pisząc pozytywny komentarz, a także subskrybując mój kanał. Yo!